tej świątyni domu Boga Bogatego Miłosierdzie za chwilę uroczyście pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II chciałbym wszystkim zachęcić do wspólnej modlitwy. Mam nadzieję, że wszyscy też słyszymy, jeśli możemy widzieć to na pewno całym sercem, duszą, włączamy się w tą modlitwę. Rozpoczniemy naszą modlitwę od wspólnej, tej bardzo umiłowanym czasie przez Jana Pawła II, modlitwie Anioł Pański, a w okresie teraz wielkanocnym, Regina Celi. Następnie zaśpiewamy pieśń na początek, cóż by miało być inaczej, jeśli nie barka, umiłowana pieśń Jana Pawła II. Serdecznie zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy. Albowiem poświęcony jest ten dzień
Panu naszemu, a nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego on zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oto Słowo Pańskie. Stała się ta Ewangelia Święta. O tym fundamencie i o budowaniu na fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus, którego przyjmujemy wiarą, którego głosimy miłością, po którego drodze kroczymy z nadzieją. Uczył nas tej nadziei w naszym pokoleniu. Błogosławiony Jan Paweł. Tą pieśnią modliliśmy się w czasie kwest naszych. Tutaj rozbrzmiewa Ewangelia,
uczestniczyć w nauczeniu słowa życia i mocnienia Twojego łaski i przyjmując przez doczesność Ojca do rzeczywistego i Jeruzalem, którym dobry Ojcze zjednoczyć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Mam nadzieję, że się nie przypalił. Grzybówki jeszcze ciepłe.